Poranek dwójki, kwadrans po godzinie ósmej w studiu zapowiadany gość, Justyna Sobolewska, krytyczka literacka z tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka wyboru i posłowia do ukazującej się właśnie książki, a właściwie zbioru opowiadań Kornela Filipowicza, moja kochana, dumna prowincja. Tu już właśnie przed wejściem na antenę omówiliśmy tę sprawę, że, że prowincja ma tę zaletę, że nawet latem w wakacje o tej porze że nie ma korków. Tak, to nie jest wybór prowincjonalnych tylko opowiadań, wbrew tytułowi. Chciałam zrobić taki wybór najbardziej różnorodnych opowiadań Filipowicza, bo to jest tak, że, że to jest autor trochę zapomniany, trochę też, a jednocześnie trochę przypomniany przez listy z Wisławą Szymborską. Najlepiej w życiu ma twój kot, to co wyszło w, jakieś... w, ubiegłym, roku. w ubiegłym roku. I ta książka trochę przypomniała tego mistrza nowelistyki polskiej, ale ciągle on funkcjonuje jako partner naszej noblistki. Mhm. Tymczasem ona poznała go jako wielkiego mistrza pisarza a właśnie autora niesłychanych opowiadań. Do niego też u niego terminowali nie pisarze na przykład Jerzy Pilch, który zawsze mówi o nim jako o swoim mistrzu. Także chciałam go przypomnieć w takiej formie jak najbardziej różnorodnej. Nadziwić się nie mogę jego całkowitej nieobecności. Tak pisał Jerzy Pilch 10 lat po śmierci Kornela Filipowicza. Kim właściwie on był dla, dla pokolenia właśnie pisarzy pokroju Jerzego Pilcha? No, z z jednej strony, właśnie był mistrzem, mistrzem opowiadań, mistrzem pisania o codzienności, bo te opowiadania są niezwy znaczy zwykłe, właśnie bardzo zwykłe. To są zwykłe sytuacje, zwykli bohatera, bohaterowie. Czasem sam narrator dziwi się, jak z takiej historii w ogóle można zrobić literaturę. Z tak zwykłej historii, że żyli, pobrali się, a potem umarli. Ale on z tego robi, robi literaturę. Z drugiej strony, był też taką, takim, takim wzorcem moralnym. Był, był, był taką postacią, która też wydawała się właśnie wydawała się właśnie bardzo, bardzo moralnie jednoznaczna i, i też i tak funkcjonowała w środowisku. Był też właśnie przyjacielem wielu, wielu pisarzy. Ukazał się taki zbiór wspomnień. byliśmy u kornela, bo do niego się właśnie pielgrzymowało. bo też znana postać Krakowska. Też właśnie zahaczona o awangardę krakowską jeszcze poprzez swoją poprzednią żonę Marię Jaremę, także. Taka postać bardzo ważna w czasach, w czasach PRL-u i zupełnie zapomniana przez lata 90. Było kilka wyborów, był, był wybór opowiadań o, tematy, o tematyce żydowskiej, ale, ale rzeczywiście on tak znikał. Tymczasem w pamięci czytelników jest bardzo obecny. To mnie zdziwiło, kiedy, kiedy właśnie pojawiły się pierwsze informacje o tym wyborze opowiadań. Wiele osób mówiło, a czy będzie tam opowiadanie to i to? Okazało się, że wiele osób ma swoje ulubione opowiadania mhm. Filipowicza i bardzo by chciało. Żeby one zostały wznowione, bo on jest trudno dostępny. Sama miałam kłopot z kompletowaniem wszystkich jego wyborów poprzednich. Dla mnie to jeden z najczystszych, najwybitniejszych naszych prozaików, który swą bezpretensjonalność posunął wręcz do wirtuozerii. To są słowa niebyle kogo, bo Jarosława Iwaszkiewicza. Tak, on miał właśnie też wielbicieli wśród, wśród pisarzy. Zadziwiające są, są jego, właśnie różnorodność jego opowiadań, bo to są opowiadania wojenne, zwłaszcza te, te pierwsze pisane, pisane po wojnie bardzo często właśnie doty, dotyczą tematyki wojennej. Często to jest wojna obserwowana z perspektywy dziecka, ale są też zupełnie inne opowiadania. Na przykład znalazłam opowiadanie pisane z perspektywy kobiety, opowiadanie Zazdrość. Ucieszyłam się, że też to opowiadanie wybrała Wisława Szymborska do takiego wyboru. Który się w końcu nie ukazał, ale też, też właśnie chciała, chciała pokazać to zupełnie inne opowiadanie. On jest też znany jako autor opowiadań wędkarskich których tu nie ma. Tak, jest ich mniej, dlatego że rzeczywiście ten, ten wybór po pierwsze kilka, kilkukrotnie już było przypominane. To jest coś, co o nim dobrze wiemy. Te opowiadania są, są najczęściej przywoływane. A takie miałam wrażenie, że może, może warto pokazać go od innych stron. Też muszę powiedzieć, że, że to wędkarstwo nie jest, nie jest jakąś rzeczą bliską mi. Być może, być może w tamtych czasach ono było ważniejsze. Na pewno było niezwykle ważne dla niego, bo on sam mówił, że właściwie jego stosunek do świata to jest trochę i, i, i samopisanie, to jest jakby dotykanie świata właśnie tą wędką. Mhm. Trochę to jest trudne do, do zrozumienia dzisiaj dla mnie, dlatego wybrałam więcej innych opowiadań, ale są opowiadania o zwierzętach. No właśnie, o zwierzętach. Zresztą pani tu w tym posłowie pisze, że mm, staram się docierać do wnętrza człowieka za pomocą relacjonowania związków między ludźmi a ludźmi, ludźmi a zwierzętami, a nawet rzeczami a rzeczami. Tak opisywał e, swoją metodę. Pisarską. Mnie w tym zbiorze chyba najbardziej zaskoczyło czy, czy zaintrygowało opowiadanie Kot w mokrej trawie. No właśnie. I to jest, to jest właściwie powiastka filozoficzna. Tak. Tak, to jest też opowiadanie zupełnie niesentymentalne, bo ten, ten kot jest tak obserwowany, y, kot rozbójnik. E, też kot, który, który obserwuje znikanie właścicieli. Tam mamy całą wielką historię ludzką w tle. Ale właśnie kot murder, który, to jest też opowiadanie tragiczne, e, zadziwiło, zadziwia w tym opowiadaniu właśnie to zupełnie niesentymentalne patrzenie na kota. Tylko, tylko takie wydzielenie go z rzeczywistości jako podmiotu. E, podmiotu, który, który właściwie też jest dla nas... Jest niedostępny. Bo ten świat zwierzęcy, właśnie człowiek się może wobec niego jakoś tylko określić, ale to jest nasze w pewnym sensie złudzenie. Możemy powiedzieć, kim my jesteśmy, ale nie wiemy, kim są te zwierzęta. Także rzeczywiście jest ono to, jest to niezwykłe. Czy pamięta Pani swoje pierwsze zetknięcie z twórczością Kornela Filipowicza? Pierwsze to było jeszcze na studiach, ale mm -hmm. później, właściwie wtedy chyba, nawet zresztą pamiętam, że pisałam, wybrałam sobie to opowiadanie na zajęcia z poetyki u Tadeusza Komentanta, analiza jakiegoś opowiadania. I to było opowiadanie właśnie, w którym się nic nie dzieje. I pamiętam, że kiedy oddałam tę pracę i dostałam ją z powrotem, Tadeusz Komentant powiedział: no, że nic tu się nie dzieje. Trochę nudno. <słyska> <słyska> Także sama jako analiza, jako interpretatorka tego opadania, trochę nie podołałam maestrii opowiadania o niczym, znaczy o, o braku zdarzeń u Filipowicza. Natomiast czytałam go później w, w Stanach i trafiłam właśnie do biblioteki na Uniwersytecie Columbia, gdzie był cały Filipowicz. I wtedy zamiast czytać właśnie literaturę amerykańską, czytałam Filipowicza od deski do deski. I to było wspaniałe, bo to było też spojrzenie na Polskę. Z bo, oddali. Z oddali. Bo to zadziwiło mnie też teraz, kiedy wróciłam do niego, jak bardzo on jest współczesny. Właśnie, że, że pisze na przykład jedno z opowiadań, to jest opowiadanie o, no, o wędrówce ludów, o uchodźcach. To jest taki, to jest sen. Właśnie o tym, jak, jak przychodzą i zajmują mieszkanie pisarza. Zupełnie niezwykła sytuacja, on po prostu budzi się i nagle w jego mieszkaniu są, są obcy. Więc jakby takie właśnie przeczucie rzeczywistości, albo opowiadanie mój antagonista, który opowiada o Polsce podzielonej na dwa, na dwa obozy i takiej połączonej w tych, ci bohaterowie są właśnie przez całe życie połączeni poprzez negacje. Także jest on, jest on niezwykle współczesny właśnie przez te budowanie przez to właściwie patrzenie na rzeczywistość bez żadnych, bez żadnych uprzedzeń, że on jakby daje, daje głos wszystkim podmiotom, rzeczom, zwierzętom, dzieciom, a z drugiej strony właśnie, że pojawiają się u niego takie tematy, które właściwie dzisiaj lepiej rozumiemy niż wtedy, kiedy on nawet je pisał. Mhm. Albo tak samo dobrze, tak jak właśnie mój, mój antagonista. A gdzie w tym wszystkim mieści się ta tytułowa prowincja? Bardzo wiele jest opowiadań o prowincji u niego. Na przykład w tytułowym opowiadaniu moja kochana, dumna prowincja. To też mnie uderzyło, że ta prowincja jego, właśnie z lat 70., -tych, 60., -tych, jest bardzo podobna do prowincji dzisiejszej. Że właśnie jest z niej to połączenie dumy. Takiego poczucia też kompleksu niższości wobec dużych miast. Ale właśnie ta duma jest niezwykle ważna. I akurat tej wiosny dużo podróżowałam po rozmaitych małych miejscowościach. I akurat czytałam opowiadanie o tym, jak pisarz jedzie na wieczór autorski do, do jakiegoś małego miasteczka i tam ten wieczór się odbywa. Właściwie dzisiaj mógłby się tak samo odbyć ten wieczór, na którym pojawia się jakaś ważna postać prowincjonalna, która właściwie, właściwie nie potrzebuje tego pisarza z, ze stolicy. Właśnie cała, cała jest zamknięta, zajęta sobą, bardzo właśnie dumna. Także, także ten obraz był chyba najwspanialszym, najwspanialszym właśnie twórcą portretu tej, tej małej prowincji, tej, tej właśnie niewielkich miast, tylko tych, tych małych polskich miejscowości. Tym, co łączy te opowiadania, jest wyobraźnia konkretu. Filipowicz z wielką uwagą skupia się na tym, co zwyczajne i codzienne, nieefektowne, a jednocześnie wydobywa tajemnice. No, takie właśnie mam wrażenie, że jest on, że w tym pisaniu o, o zwykłości i codzienności jest tajemnica. Właśnie taka, że nie możemy tego e, zinterpretować, nie możemy do końca opisać. Jednocześnie mam wrażenie, że każdy z tych opowiadań e, jest warte e, pogłębionej interpretacji, bo ma tyle warstw. Mhm. Tyle warstw. One czasem przykład... są bez puenty na przykład. Tak, albo, albo opisuje jakiś taki wycinek, który nas troszeczkę zaskakuje i, i gdzieś byśmy chcieli, żeby, żeby, żeby dalej była ta narracja, ona się nagle urywa. Tak, tak, tak. Stosuje właśnie rozmaite, rozmaite sposoby narracji, żeby jednocześnie właśnie oddać tę tajemnicę i zwykłość. I, a jednocześnie nie być, nie stosować efektów. Właśnie on nie, nie, nie wydobywa, też jako pisarz jest niezwykle skromny. Znaczy nie mamy tutaj żadnego popisu możliwości. Nie mamy tutaj, ach widzimy, tu jest taki koncept. To jest zupełnie nie ten, nie ten sposób pisania. Jest jakby przyglądanie się rzeczywistości, które się według niego, piszącego, nie zawsze udaje. U niego jakby ta rzeczywistość jest zawsze silniejsza, a ten pisarz jest zawsze w takiej pozycji, że być może się nie da tego oddać. My, jako czytelnicy, mamy wrażenie, że to się często właśnie udaje. Że pisanie o tej nieciekawej historii jakiegoś związku, który po prostu był i się, i się skończył, i potem już nie żyli, że jest, to, że jest to niezwykle udane. Albo że właśnie to spojrzenie dziecka na wojnę, takie, takie też w tych pierwszych opowiadaniach z tego, z tego wyboru, no, że to jest coś, coś zupełnie niezwykłego, że ta wielość rzeczywistości, która się wydobywa, bo jest ten świat dziecka, świat dorosłych, świat wojny, świat niezrozumiałej rzeczywistości, którą on e, próbuje zobaczyć, to dziecko próbuje zobaczyć. Tak sobie teraz pomyślałem o poezji Wisławy Szymborskiej, czy te, te dwa sposoby widzenia świata, tu prozy, tu poezji, są komplementarne? Są różne. Oczywiście łączą się na przykład uh -huh. poprzez kota, uh -huh. <laughs> ale to jest zupełnie inne spojrzenie. To jest zupełnie dlatego, że, że właśnie poezja Szymborskiej jest konceptualna. To jest jednak właśnie zbudowany, zbudowana konstrukcja, która jest bardzo przejrzysta. A u niego nie zawsze. U niego zawsze ta rzeczywistość jest, jest silniejsza e, niż koncept. Oczywiście oni się spotykają na przykład właśnie na prowincji, czy te listy też pokazały. E, te listy, które e, dla mnie były zachwycające, dla niektórych były na przykład zbyt lekkie. E, ale one są zabawą literacką. One pokazały, że dla nich właściwie najważniejsza jest e, rozmowa o codzienności, to jest rozmowa właściwie literacka, że trzeba to jakoś opowiedzieć, przybrać te maski. I przybrać te postacie, takie, które się pojawiają w tych listach. Dla mnie to było, te, te listy były miejscem spotkania właśnie literatury. Obojga. Justyna Sobolewska, krytyczka literacka z Tygodnika Polityka, autorka wyboru e, opowiadań Kornela Filipowicza, moja kochana, dumna prowincja, które już niebawem się ukażą. E, była dziś gościem poranka dwójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.